Dzień dobry. W mojej kotłowni mam zamontowany taki oto separator zanieczyszczeń. To jest separator firmy Afrizo. Nie wiem, czy będzie tutaj dobrze widać. Model ADS 160. I pokażę Wam, co dzieje się z magnesem tego separatora, gdy temperatura dochodzi do maksymalnej temperatury, z jaką ten separator może pracować, czyli do temperatury 90 stopni. Ten magnes to już jest mój trzeci magnes, który otrzymałem do tego separatora. Dlaczego trzeci? Bo poprzednie dwa się zepsuły. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, tak wyglądają magnesy z tego separatora. Pierwsze dwa po lewej są to magnesy już uszkodzone. I trzeci po prawej całkiem nówka. Jeszcze nie wkładałem go do separatora. I teraz tak. Pierwszy magnes wytrzymał około 5 miesięcy. Zobaczcie, co się stało. Stopił się ten plastik na zewnątrz magnesu. Drugi magnes wytrzymał jakieś 2 miesiące niecałe. Również to samo. No, a tak wygląda magnes całkiem nowy. Zobaczcie. Jest on tutaj pokryty plastikiem. I ten magnes ze środka w żaden sposób nie wystaje. Dlaczego tak się mogło stać? Temperatura, jak sprawdziłem potem na sterowniku, temperatura powrotu kotła wzrosła do nawet 89 stopni. Dlaczego taka u mnie wysoka temperatura? No bo mam bufor. Bufor ciepła, który zimą zagrzewałem do wysokiej temperatury, żeby starczało mi na dłużej. Zobaczcie, tu jest opakowanie od tego separatora. Jest na nim informacja dużymi literami, że temperatura nie może przekroczyć 90 stopni Celsjusza. U mnie na powrocie temperatura była 89 stopni. Jednak, żeby sprawdzić, czy faktycznie w separatorze jest temperatura taka, co pokazuje sterownik, przeprowadzę teraz pewien test. Czujnik powrotu kotła wskazuje w tej chwili 70,1 stopnia. Tyle samo też pokazuje czujnik, który mam umieszczony na separatorze, dokładnie w tym miejscu. I mam taką teorię, że być może, że w samym separatorze jest trochę wyższa temperatura. Włożę więc do niego trzy takie zwykłe czujniki temperatury. Włożę je do środka i zobaczę za chwilę, jaka tam panuje temperatura. Czujniki już mam włożone. I temperatura na nich już pomału rośnie. 45, 42, 43 stopnie. Poczekam, aż dojdzie do tych 70. Na buforze doszło do temperatury 82 stopnie na termometrze. Na dole również około tyle. Patrzę na powrocie. Temperatura powrotu to jest 80,5 stopnia. I sprawdzam temperaturę w separatorze. 84,6
na tym czujniku, który pokazuje najwyższą temperaturę. A temperatura powyżej na róży od separatora to 81,8. Także jak widać, temperatura powrotu, która w tej chwili jest 80,6, nie jest równa temperaturze w środku separatora. Ta temperatura jest o 4 stopnie wyższa. Nie wiem, na ile dokładne są te czujniczki, no ale można założyć, że w samym separatorze jednak temperatura jest wyższa, więc jeśli ja miałem na powrocie 89 stopni, to może być, że w środku było nawet 94, może nawet 95 stopni, tak? A skoro separator wytrzymuje, jak widać zresztą tutaj na etykiecie, wytrzymuje maksymalną temperaturę 90 stopni, więc faktycznie mogło dojść do zniszczenia magnesu w separatorze z uwagi na zbyt wysoką temperaturę. Jeśli więc ktoś z Was ma lub zamierza kupić taki separator zanieczyszczeń, to trzeba wiedzieć o tym, że czujnik temperatury, który macie gdzieś tam na rurze, na powrocie, może wskazywać niższą temperaturę niż ta, która jest w separatorze. Trzeba wziąć to pod uwagę. Póki co ja wyłożę już z separatora te czujniki. A jako, że temperatura nie przekracza w tej chwili 90 stopni, to mogę spokojnie włożyć tutaj nowy magnes. Tak, jest nowy. Dzisiaj mamy datę 26 maja 2023 roku. I teraz zobaczę, jak długo taki nowy magnes wytrzyma i przy jakiej temperaturze. To wszystko okaże się już za kilka miesięcy. Jest w tej chwili wtorek, 11 lipca. A ja za chwilę wyjmę ten magnes i sprawdzę, w jakim on jest stanie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Podejdę może z magnesem pod większe światło. Zobaczcie, to jest ten magnes. Sam jego koniec jest delikatnie przekrzywiony w jedną stronę. Mam nadzieję, że to będzie widać na filmie. Czyli coś już zaczęło się dziać z tym magnesem. I pokażę za chwilę, jaka temperatura została osiągnięta na powrocie do kotła. Tu delikatnie jest krzywy w lewą stronę. Czyli temperatura, nawet czuć pod palcem, że jest nierówny. Więc temperatura dała o sobie znać. I magnes zaczyna się już psuć. Jako, że mój sterownik ma możliwość generowania wykresów temperatur poszczególnych czujników, pokażę Wam teraz, jaka była temperatura powrotu w maju. Widać, że najwyższa temperatura to była właśnie około 26 maja. Zobaczę dokładnie. Tak, temperatura 81,1 stopnia na powrocie, czy nawet niecałe 80,8. Spójrzmy na czerwiec. W
czerwcu najwyższą temperaturę powrotu miałem 22. Wynosiła ona 83 stopnie. Spojrzę jeszcze na lipiec. W lipcu najwyższa temperatura była 2 lipca i wyniosła 78,6 stopnia na powrocie. Na wykresach pokazałem właśnie, że temperatura powrotu 83 stopnie jest już za wysoka dla tego separatora. Przy tylu stopniach końcówka tego magnesu zaczyna się psuć i tak jak tutaj widać, jest widoczne już delikatne skrzywienie tej końcówki magnesu. Uważać więc trzeba na tą temperaturę i nie dopuszczać do tego, aby do tego separatora tak wysoka temperatura się dostawała. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten film pomoże komuś w podjęciu decyzji na temat instalacji separatora w układzie centralnego ogrzewania i do zobaczenia do kolejnego filmu. Pozdrawiam.